Cześć. Witamy Was ponownie po półtorarocznej przerwie. Podobnie jak Wy, my również zatęskniliśmy za ciężkimi pojazdami. I stąd nasza wizyta u naszych starych znajomych w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Drzonowie. I tutaj, moi drodzy, chcemy skorzystać z dwóch perełek, które w kolekcji tego muzeum się znajdują, bo bohaterami dzisiejszego odcinka będą zwierzoboje Su-152. Serdecznie zapraszam. W latach 20. w Związku Sowieckim prowadzono pracę nad kilkoma modelami ciężkich dział samobieżnych. Jednak żadne z nich nie wyszło poza stadium prototypu, a wybuch wojny ostatecznie przekreślił te prace. Sytuacja uległa zmianie niejako przez przypadek. Ewakuowane z Leningradu do Czelambijska, specjalne biuro konstrukcyjne numer 2 otrzymało zadanie stworzenia wozu opartego o podwozie czołgu ciężkiego KW-1, który miał być pojazdem szturmowym, umożliwiającym przełamywanie umocnionych pozycji przeciwnika. Nowy pojazd otrzymał początkowo oznaczenie obiekt 227, które wkrótce zmieniono na KW-7. Założenie było takie, że w nieruchomej kazamacie zamierzono ustawić obok siebie trzy największego ówcześnie dostępnego kalibru działa czołgowe, a mianowicie miały być to działa ZIS-5 kalibru 76,2 mm. Pomysł okazał się być nietrafiony, gdyż te trzy działa ustawione obok siebie powodowały, że zabudowa całej kazamaty i tak wystawała poza obrys szerokiego i bestego czołgu. Ostatecznie zdecydowano się na troszeczkę inne rozwiązanie. A mianowicie zdecydowano się zmienić uzbrojenie główne i zamiast trzech armat 76,2 mm centralnie ustawić jedną, tego samego kalibru, przy czym miała być to armata F-34, a obok niej, po bokach, miano ustawić dwie armaty 20K kalibru 45 mm. Pojazd wykorzystywał niezmieniony kadłub czołgu ciężkiego KW-1 z tym samym silnikiem W-2 o mocy 500 koni mechanicznych, z tym samym układem przeniesienia napędu. Pancerz najgrubszej części pojazdu, czyli maski działa, miał wynosić 100 mm. Przednia płyta nadbudówki 75. Najcieńsze blachy pancerne miały znajdować się na stropie pojazdu i miały wynosić 30 mm. Założenie było takie, że z całego układu uzbrojenia chciano strzelać i celować przy pomocy jednego urządzenia celowniczego. Ostatecznie okazało się być to niemożliwe ze względu na to, że strzały bocznych armat uniemożliwiały poprawne celowanie z uzbrojenia głównego, w związku z czym całą koncepcję należało zmienić. Efektem tych działań było powstanie zmodernizowanej wersji tego pojazdu, którą oznaczono jako KW-7 U-14. Tutaj głównym uzbrojeniem stała się para dwóch dział ZIS-5 kalibru 76,2 mm. Ostatecznie wóz ten nie zyskał również akceptacji wojsk sowieckich, mimo tego, że próby były jednak udane. Podobno los pojazdu przypieczętował jeden z wyższych dowódców, który na zebraniu stwierdził: no ale zaraz, po co nam czołg z trzema armatami? Czy nie jesteście w stanie stworzyć z jedną, ale porządną? Tymczasem w Uralskich Zakładach Maszyn Ciężkich od kwietnia 1942 roku trwały prace nad bardziej już takimi klasycznymi projektami dział samobieżnych. Przyjęły one formę dwóch projektów. U-18 i U-19. W wypadku tego pierwszego zdecydowano się osadzić na podwoziu czołgu KW-7 armatohaubice MEU-20 kalibru 152,4 mm. Na tym drugim, U-19, planowano posadzić armatohaubice B-4 kalibru 203 mm. O ile U-18 skierowano do dalszych prac, o tyle U-19 przerwano właściwie natychmiast po wyjściu projektu ze względu na niedorzeczność samego pomysłu. Waga 65 ton uniemożliwiała wykorzystanie tego pojazdu w ówczesnych realiach pola walki. W związku z planowanymi na lata 1942-1943 kolejnymi operacjami ofensywnymi Armii Czerwonej, w kwietniu 1942 roku sowieckie dowództwo zażądało od przemysłu przedstawienia projektów dział samobieżnych uzbrojonych w armatohaubice MEU-20 kalibru 152,4 mm. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie zaproponowano trzy projekty. Pierwszym był U-18.
W drugim zaproponowano, by na przedłużonym o jedną parę kół nośnych podwoziu KW-1S osadzić no właśnie zmodyfikowaną armatę ML-20. Trzeci projekt zakładał osadzenie tego działa na niezmienionym podwoziu czołgu KW-1S. Ostatecznie do dalszych prac zdecydowano się skierować ostatni, trzeci projekt autorstwa inżyniera Kotina. Jakie były temu powody? Proste. Gwarantował on najszybsze opracowanie i najszybsze wprowadzenie potencjalnego działa do produkcji. I rzeczywiście tak się stało. Projekt oraz prototyp opracowano w iście ekspresowym tempie. W przeciągu 21 dni biuro konstrukcyjne ciężką pracą i znojem wszystkich jego członków wytoczyło prototyp z hali produkcyjnej. Dlaczego było tak szybko? No proste sowieckie metody. Po pierwsze, przez 10 dni biuro konstrukcyjne nie opuszczało w ogóle zakładu pracy. Po drugie, o dziwo, udało się całą pracę zorganizować w sposób racjonalny, przez co również nabrała ona tempa. 7 lutego 1943 roku zaprezentowano prototyp i oddano go do prób. 14 lutego 1943 roku jako KW-14 nowe działo zostało przyjęte do uzbrojenia Armii Czerwonej. Wkrótce zmieniono jego nazwę na Su-152. Działo pancerne Su-152 to pojazd wykorzystujący właściwie kompletny kadłub ciężkiego czołgu KW-1S. Jego budowa jest klasyczna. Z przodu znajduje się przedział kierowania, w centralnej części przedział bojowy, z tyłu napędowy. Kadłub wykonany w większości ze spawanych, walcowanych płyt pancernych. Elementy odlewane znajdują się z jego przodu i tyłu. Przednia dolna płyta pancerna Su-152 ma grubość 60 mm, jest pochylona pod kątem 30 stopni. Górna część, również grubości 60 mm, pochylona jest pod kątem 70 stopni. To właśnie te dwa elementy pochodzą bezpośrednio z czołgu ciężkiego KW-1S. Jak widzicie, cały przód, jak wspominałem Wam, jest odlewany. Przednia płyta pancerna nadbudówki, pochylona pod kątem 30 stopni, ma grubość 75 mm. Najbardziej charakterystyczny w niej element to oczywiście wizjer kierowcy. Zwróćcie uwagę na to, jak niewielkim kątem obserwacji kierowca dysponował. W momencie, kiedy pojazd przejeżdżał poza strefą działań bojowych, ten pancerny wizjer był podniesiony. Jego tutaj nie ma. Zapewne domyślacie się dlaczego. Widać wyraźny ślad po penetracji pocisku przeciwpancernego, który ten wizjer urwał, no i zapewne zabił całą załogę w środku. Wracając do pola widzenia kierowcy, w momencie, kiedy wizjer był podniesiony, to ten kąt widzenia i tak naprawdę był niewielki. Zwłaszcza, że po prawej stronie, całą prawą stronę zasłaniała masywna maska działa. W sytuacji bojowej wizjer był zatrzaskiwany pancerną płytą, w której znajdowała się niewielka strzelina osłonięta szkłem pancernym, co jeszcze tą świadomość sytuacyjną kierowcy niewątpliwie pogarszało. Bezpośrednio nad wizjerem kierowcy znajduje się otwór zasłonięty pancernym korkiem zatrzaskiwanym od wewnątrz, z którego załoga mogła prowadzić ogień z broni osobistej. Jeżeli chodzi o samą maskę działa, to składa się ona z dwóch elementów. Jest odlewany element nieruchomy, domocowany, przymocowany do przedniej płyty pancerza o grubości 60 mm. I drugi, również odlewany element ruchomy, który w górnej części ma 60 mm, w dolnej części ma 70 mm, a jego podstawowym zadaniem jest osłona oporopowrotnika. W tej części widać otwór celownika służącego do ognia bezpośredniego. W dziale Su-152 używano dwóch rodzajów celownika, albo ST-10, albo KT-5. Cecha jeszcze taka charakterystyczna, która zwraca uwagę zapewne na tej górnej płycie pancerza, to charakterystyczny 40 mm kołnierz. Jego zadaniem była osłona bardzo newralgicznego, wrażliwego elementu armaty, bo jak widzicie, armata, kiedy jest podniesiona do góry, tutaj jest część, gdzie ja mogę swobodnie włożyć rękę, no i trafienie tutaj pociskiem mogło uszkodzić działo i uniemożliwić dalej z jego korzystania. Zwraca uwagę fakt braku kadłubowego karabinu maszynowego, który był typowy dla czołgów w tym okresie, a co podkreślano bardzo często, również i w sowieckiej historiografii, był wadą na przykład dział samobieżnych Ferdynand. Płyty nadbudówki nachylone pod kątem 25 stopni mają grubość 60 mm. Taką samą grubość mają boki kadłuba, przy czym płyty są ustawione pod kątem 90 stopni.
podwozie Su-152 to 6 par stalowych kół, każde z nich niezależnie zawieszone na wałkach skrętnych. Gąsienice podtrzymywane przez 3 stalowe rolki podtrzymujące. Koło napinające znajduje się z przodu, koło napędowe znajduje się z tyłu. Dzięki jego umieszczeniu właśnie z tyłu uzyskujemy zwartą, wręcz zgrabną sylwetkę pojazdu. Wpływa to również na zmniejszenie jego masy. Na poziomie trzeciego koła nośnego po drugiej stronie kadłuba znajduje się specjalny otwór, przez który uzupełniano pociski oraz ładunki miotające. Tył kadłuba Su-152 składa się jakby z dwóch elementów. Dolna płyta, odlewana, chroniąca wrażliwy układ transmisyjny, ma grubość 60 mm. Nachodzi na nią niejako druga płyta pancerna, również grubości 60 mm. Przez fakt nachodzenia tutaj między nimi powstaje taka specyficzna kieszeń, przez którą wydostaje się ciepłe powietrze z silnika. Pozostaje nam wejść na górę. Górna tylna część kadłuba składa się z dwóch płyt, każda o grubości 30 mm. Ta, na której klęczę, z dwoma otworami inspekcyjnymi, kryje pod sobą, czy kryła pod sobą, skrzynię biegów i układ przeniesienia napędu. Obie płyty pancerne są przymocowane do kadłuba śrubami. W momencie, kiedy istniała potrzeba wymiany całej jednostki napędowej, można je było z kadłuba po prostu ściągnąć. Potem dwa wyloty wydechowe umieszczone symetrycznie, za nimi duża, masywna płyta odchylana do tyłu, która umożliwia dostęp do przedziału silnikowego. Na płycie inspekcyjnej prowadzącej do komory silnika centralnie umieszczony wlew płynu do instalacji chłodniczej. Silnik to znana z czołgów KW 12-cylindrowa jednostka, silnik diesla o mocy 500 koni mechanicznych. Po bokach otworu inspekcyjnego dwa wloty powietrza do silnika. Dzięki tej jednostce Su-152 w terenie mogła rozwinąć prędkość do 35 km na godzinę. Zasięg z dodatkowymi zbiornikami paliwa wynosił na drodze do 330 km. Tylna płyta nadbudówki Su-152 ma grubość 60 mm. Jak widzicie, znajduje się w niej otwór zatkany pancernym korkiem, z którego załoga może prowadzić ogień z broni osobistej w tylną półsferę pojazdu. Do nadbudówki jednym z otworów można się dostać poprzez dwudzielne drzwi. Jedna część odchylana do góry. Jedna część odchylana do tyłu. Tędy do pojazdu może się dostać ładowniczy razem z zamkowym. To również dzięki temu otworowi można było pozbywać się na zewnątrz zużytych łusek czy elementów ładunków prochowych lub też po prostu wietrzyć pojazd w trakcie prowadzenia ostrzału. Rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, to popatrzcie na to, jak precyzyjnie i jak dokładnie były docinane blachy pancerne w tym pojeździe. Zwróćcie też uwagę na jakość spawów, jakie to jest wszystko równe, dokładne, zrobione właściwie od linijki. Jeżeli chodzi o włazy, dwa okrągłe, ten po lewej należący do celowniczego, ten po prawej należący do dowódcy. Oba jednoczęściowe, celowniczego otwierany na prawo, dowódcy otwierany na lewo. Członkowie załogi obserwują teren przy pomocy 5 nieruchomych peryskopów MK4. Dowódca dodatkowo ma ruchomy przyrząd w zakresie 360 stopni, to przyrząd PTK4. Obok peryskopu dowódcy gniazdo radiostacji. W Su-152 były używane dwa typy radiostacji, radiostacja 9R lub radiostacja 10R. We włazie dowódcy dodatkowy otwór. Przez ten otwór w momencie prowadzenia ognia pośredniego wystawiany był na zewnątrz celownik herca. Co ciekawe, w momencie użycia tego celownika dowódca nie mógł opuścić pojazdu ze względu na jego rozmiary i fakt, że bryła celownika uniemożliwiała mu wyjście z pojazdu. No i słuchajcie, mamy dla Was w tym momencie prawdziwą perełkę. Jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, ale te dwa johnowskie egzemplarze Su-152 to dwa z trzech zachowanych na świecie pojazdów. Trzeci jest w tym momencie w Kubince, no z naszej perspektywy, niedostępny. Tylko tu w Dżonowie możecie te pojazdy obejrzeć z zewnątrz, a jak widzicie, nam udało się dojść do środka i z tej perspektywy te ujęcia są właściwie wręcz bezcenne.
Więc teraz przyszedł czas opowiedzieć Wam trochę o uzbrojeniu głównym Su-152. A stanowiła je armatochaubica ML-20 kalibru 152,4 mm. To potężne działo, które było w wozie zamontowane na specjalnej ramie. Zwróćcie uwagę, ta rama jest zamocowana do płyty pancernej pojazdu i ten sposób montażu był jednym z sukcesów tego działa. Gwarantował stabilne naprowadzanie, niezależnie od chociażby drgań kadłuba, bo bliźniaczo, jakby w tym samym momencie opracowywane sowieckie działo na podwoziu T-34 Su-122 miało swoje główne uzbrojenie zamocowane na specjalnej kolumnie zamocowanej do podłogi kadłuba. No i to rozwiązanie okazało się być po prostu nieszczęśliwe, a ta rama stała się niejako pomysłem, który potem był powtarzany w kolejnych sowieckich działach pancernych. Jeżeli chodzi o samą armatę, miała ona szybkostrzelność od 2 do 3 strzałów na minutę. Strzelano z niej amunicją rozdzielnego ładowania. Za moimi plecami znajdowały się ładunki prochowe, przede mną pociski. Zasięg ognia, zasięg strzału bezpośredniego z tej armatochaubicy wynosił 3800 metrów. Było to ograniczone możliwościami czy parametrami celowników używanych do prowadzenia tego typu ognia. Przypomnę, że używano tutaj w tym dziale dwóch celowników, albo ST-10, albo KT-5. W wypadku prowadzenia ognia pośredniego zasięg działa wzrastał do 6800 metrów. Wtedy używano celownika Herca, o którym już też wspominałem, wystawianego przez dowódcę przez otwór we włazie. Sama armata mogła być poruszana w płaszczyźnie poziomej od minus 5 do plus 18 stopni, na boki po 12 stopni w każdą stronę. Działo w obu płaszczyznach było naprowadzane tylko ręcznie. Załoga Su-152 składała się z 5 osób. W miejscu, gdzie ja stoję, znajdował się dowódca. Bezpośrednio za nim znajdował się zamkowy. Jego podstawowym zadaniem było otwieranie i zamykanie potężnego zamka haubicy armaty ML-20. Dodatkowo podawał on ładunki prochowe. Przede mną bezpośrednio znajdował się ładowniczy, którego zadaniem było ładowanie pocisków do armaty. Przed nim stanowisko zajmował celowniczy, który wykorzystywał, celował z działa, prowadził z niego ogień, a przed celowniczym miejsce zajmował mechanik kierowca. No i jak widzicie, jesteśmy w pojeździe pozbawionym właściwie w ogóle wyposażenia wewnętrznego, tak? Nie ma amunicji, nie ma żadnych stelaży, nie ma radiostacji, nie ma celownika i tutaj w tej ograniczonej przestrzeni musiało zmieścić się 5 mężczyzn, którzy dodatkowo jeszcze tu w tej przestrzeni bezpośrednio nad zamkiem musieli manewrować pociskami, które ważyły od 40 do 45 kilogramów. No niewątpliwie nie było to zadanie łatwe. Zwróćcie również uwagę, że nie widać tutaj, nie było w tym pojeździe, przynajmniej w początkowych wariantach produkcyjnych, żadnej wentylacji o charakterze mechanicznym. Wentylować pojazd można było otwierając włazy, co w warunkach bojowych no, było po prostu ryzykowne. Największy otwór wentylacyjny, tylny właz, przez który również można było zapewne wyrzucać zużyte łuski. Na co jeszcze możemy sobie zwrócić uwagę w tym pojeździe, co jest ciekawe? Na czerwono, na przedniej ścianie nadbudówki oraz na tylnej ścianie taki sam analogiczny otwór zamykany od wewnątrz, przy pomocy którego załoga mogła prowadzić ogień z broni osobistej, w ten sposób jakby rekompensując brak kadłubowych karabinów maszynowych. Armatochaubica ML-20 była naprawdę morderczym uzbrojeniem. Wbrew takiemu wydawałoby się powszechnemu mniemaniu, bo pamiętajcie, że no, gry komputerowe okej, są fajne, ale pewne rzeczy są w nich przedstawione w uproszczeniu. I Su-152, jak i jego poprzednika ISU-152 możecie spotkać w popularnej grze komputerowej World of Tanks i tam jest klasyfikowana jako niszczyciel czołgów.
No jest to klasyfikacja nieprawdziwa, robiona na potrzeby gry. Tak, na dobrą sprawę podstawowym zadaniem tego działa było wsparcie piechoty przy ataku na umocnione pozycje przeciwnika. Zwalczanie broni pancernej było niejako zadaniem pomocniczym, a nie zadaniem podstawowym. Ta armatochaubica do zwalczania stałych pozycji nadawała się wręcz fenomenalnie. Duży kaliber potężnej masy pociski powodowały, że nawet stałe betonowe umocnienia nie były w stanie się jej przeciwstawić. Dodatkowo warto dodać, że w wypadku zwalczania broni pancernej przeciwnika ta armatochaubica również dysponowała potężnymi możliwościami. Nawet jeżeli trafienie w czołg wroga nie skończyło się przebiciem pancerza, to bardzo często udało się albo wyeliminować załogę, ogłuszając ją, albo chociażby wyprowadzić czy spowodować wyprowadzenie pojazdu przeciwnika z walki poprzez pęknięcie płyt pancerza, czy w sytuacjach ekstremalnych, w momencie trafienia w wieże lżejszych pojazdów, takich jak Panzer na przykład 4, są poświadczone informacje o tym, że tą wieżę po prostu udawało się zdmuchnąć z kadłuba. Więc broń naprawdę była potężna, ograniczona niewielką szybkostrzelnością, o którym wspominałem, 2-3 strzały na minutę, oraz stosunkowo niewielkim zapasem amunicji, bo w wozie można przewozić było jedynie 20 kompletów pocisków i ładunków miotających. No i słuchajcie, teraz możemy Wam pokazać rzecz, o której często mówimy, a stosunkowo rzadko możemy ją obejrzeć. Mowa mianowicie o wałkach skrętnych. Tutaj widać wyraźnie 6 par tych wałków. Każdy wałek amortyzuje jedno z kółnośnych. W tym miejscu znajdowała się pancerna przesłona oddzielająca przedział załogi od przedziału napędowego. Za tą przegrodą bezpośrednio znajdował się silnik. Do dzisiaj zachowała się jego rama, a za silnikiem znajdowała się skrzynia biegów, no i układ przeniesienia napędu. Jego elementy również w głębi kadłuba na samym końcu możecie obejrzeć. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Dżonowie jest niewątpliwie gratką dla wszystkich fanów broni pancernej z czasów II wojny światowej. Jak Wam wspominałem, to tutaj właśnie znajdują się 2 z 3 zachowanych egzemplarzy bohaterów dzisiejszego odcinka, czyli dział pancernych Su-152. Dotarły one do tego muzeum z mauzoleum sowieckich żołnierzy w Cybince, gdzie były umieszczone na cokołach jako pomniki. Ten znajdujący się zaraz obok mnie odrestaurowany, który jest bohaterem właściwie dzisiejszego odcinka, pochodzi z pierwszych serii produkcyjnych. Natomiast ten znajdujący się w tle, w trakcie prac remontowych się właśnie znajduje, pomalowany farbą podkładową, pochodzi z późniejszych wersji produkcyjnych. No i o nim opowiem Wam troszkę, jak podejdziemy bliżej. Pojazd, o którym za chwileczkę będę miał Wam przyjemność opowiedzieć, a znajduje się za moimi plecami, jest naprawdę jedyny w swoim rodzaju. Gdyż egzemplarz znajdujący się w rosyjskiej Kubince, podobnie jak ten, o którym mówiłem Wam przed chwilą, pochodzi z wczesnych wersji produkcyjnych. Ten pochodzi z końcówki produkcji tego pojazdu. Poznać to możemy po tym, że na dachu jego nadbudówki znajdują się dwie pancerne kopuły, które osłaniały wyloty mechanicznych wentylatorów. Ciekawa jest historia tego pojazdu, gdyż pracownikom w trakcie prac renowacyjnych udało się spod starej powłoki malarskiej wydobyć numer taktyczny tego wozu, a mianowicie 200. I badając zdjęcia archiwalne pochodzące z czasów II wojny światowej, stwierdzono, że służył on w ramach 1539 Pułku Ciężkich Dział Samobieżnych, który zimą 1944 roku walczył w Finlandii. W międzyczasie pojazd ten przeszedł remont, gdyż na tych starych zdjęciach archiwalnych widać było, że koła nośne są starego typu, a tu na tym pojeździe już mamy koła typu nowszego. I ten remont musiał mieć miejsce pomiędzy służbą właśnie w Finlandii, a służbą na terenach nadodrzańskich. W związku z faktem, że Su-152 produkowano stosunkowo krótko, bo tylko rok, i powstał on w ograniczonej liczbie egzemplarzy, nie powstały jego warianty produkcyjne, natomiast jego wymuszona zakończeniem produkcji wozu KW-1S modernizacja doprowadziła do powstania nowego wozu, czyli ISU-152. Materiał o ISU-152 nakręciliśmy jakiś czas temu. Klikając na link, który właśnie się pojawił, możecie zobaczyć tamten film. Słuchajcie, w jaki sposób odróżnić Su-152 od ISU-152, bo to
czasem sprawia po prostu problemy, a dwa pojazdy rzeczywiście są do siebie niezwykle podobne. Pierwsza rzecz, na którą powinniście zwrócić uwagę, to kwestia nadbudówki. W ISU 152 jest ona zdecydowanie wyższa, a same płyty pancerne są pochylone pod mniejszym kątem. Drugi element, na który któremu warto się przyjrzeć, to kwestia rolek podtrzymujących gąsienicę. W ISU 152 te rolki znajdują się centralnie pomiędzy kołami nośnymi. W ISU 152 rolka podtrzymująca jest delikatnie przesunięta w prawą stronę i dotyczy to wszystkich trzech rolek. No i ostatnia cecha, taka wydaje się chyba najbardziej charakterystyczna, to zupełnie zmieniony tył pojazdu. W ISU 152, pamiętacie, była to charakterystyczna kieszeń, do której dochodził element odlewany. Jak widzicie, w ISU 152 jest to płaska płyta pochylona pod kątem. No i charakterystyczna żaluzja, dzięki której, która chroni wloty powietrza do silnika. No i jeżeli zwrócicie uwagę na te elementy, rozróżnienie jednego działa od drugiego nie będzie stanowiło dla Was żadnego problemu. Jedynym producentem tych pojazdów były zakłady kierowskie w Czelabińsku. Od lutego do grudnia 1943 roku wyprodukowano około 670 wozów. Ich produkcji zaprzestano w związku z zakończeniem wytwarzania czołgu KW-1S, w oparciu o podwozie którego powstawały pojazdy. Dlatego w oparciu o podwozie nowego czołgu, czyli IS-85, rozpoczęto opracowywanie następcy, co doprowadziło do powstania działa ISU 152. Głównym użytkownikiem wozów była Armia Sowiecka. Jedynym zagranicznym było Wojsko Polskie, które do szkolenia używało dwóch lub trzech dział tego typu. Nie odnotowano użycia bojowego tych dział w polskich barwach. ISU 152 były używane w ramach nowo formowanych pułków ciężkiej artylerii samobieżnej, które tworzono od wiosny 1943 roku. Początkowo etat obejmował 12 dział zebranych w 6 dwudziałowych bateriach i obejmował dodatkowy pułkowy punkt medyczny, pluton amunicji, pluton parkowy oraz oddział gospodarczy. Etat ten nosił numer 08218 i pochodził z roku 1943. W sumie w pułku było 361 ludzi. Od połowy 1943 roku etat dwukrotnie zmodyfikowano. Do plutonu dowodzenia dodano czołg KW-1S i okresowo samochód pancerny BA-64. Jednak ograniczono liczebność całego pułku. Liczył on zgodnie z etatem numer 10482 z 1943 roku 234 ludzi, co działo się głównie kosztem jednostek zabezpieczenia, bo ilość dział pozostawała bez zmian. W październiku 1944 roku wprowadzono kolejny etat, wspólny dla jednostek wyposażonych zarówno w SU-85, jak i SU-152. Modyfikacja polegała po pierwsze na zwiększeniu ilości dział, gdyż w momencie tym w pułku były 4 baterie po 5 wozów, co wraz z wozem dowódcy dawało 21 pojazdów. Po drugie, do pułku dodano kompanię fizylierów oraz pluton saperów. W sumie pułk liczył 318 ludzi. W celu tworzenia i szkolenia pułków artylerii samobieżnej utworzono w listopadzie 1942 roku Centrum Szkolenia Artylerii Samobieżnej w Kłaźmie w obwodzie moskiewskim. W jego skład wchodziło 5 grup. 2 zajmowały się szkoleniem jednostek artylerii lekkiej, 2 średniej, a 1 ciężkiej. Na potrzeby tej grupy stworzono w marcu 1943 roku w Czelabińsku 21 Szkolny Pułk Artylerii Samobieżnej oraz 36 Rezerwowy Pułk Artylerii Samobieżnej pod Moskwą. Oczywiście etatowo odbiegały one liczebnością od jednostek frontowych, gdyż ich liczebność oscylowała w granicach 1500 do 2000 ludzi. W pułkach szkolnych prowadzono szkolenie indywidualne, w pułkach rezerwowych zgrywano jednostki przed wymarszem na front. Jednocześnie w całym ośrodku można było szkolić od 15 do 30 pułków artylerii, czyli w wypadku pułków ciężkich od 3 do 6 jednostek równocześnie. Formowanie pułku trwało od 15 do 35 dni. Jednak w momencie, gdy był na stanie sprzęt oraz przeszkolony personel, a sytuacja na froncie tego wymagała, można było ten proces zredukować do 1 dnia, a zgrywanie jednostek następowało już na froncie. Od kwietnia 1943 roku szkolenie pułków artylerii samobieżnej przejęło dowództwo wojsk pancernych i zmechanizowanych.
Jesienią 1943 roku, po gwałtownym wzroście produkcji dział samobieżnych, istniejąca baza szkoleniowa nie była już w stanie sprostać potrzebom, przez co dwie szkolne brygady czołgów przeformowano na jednostki szkolne artylerii samobieżnej. W tym okresie czas potrzebny na szkolenie indywidualne określano na 6 miesięcy, natomiast na zgrywanie baterii przewidziano od 10 do 15 dni. W jednostkach artylerii samobieżnej, w odróżnieniu od jednostek czołgów średnich i lekkich, zarówno kierowca mechanik, jak i dowódca musieli być oficerami młodszymi. Przejęcie szkolenia przez wojska pancerne i zmechanizowane oraz rozbudowa infrastruktury szkoleniowej spowodowała poprawę jakości szkolenia również w wypadku oficerów. Od czerwca 1943 roku szkolenie oficera wydłużyło się z 6 miesięcy do 1 roku. Początkowo zakładano użycie artylerii samobieżnej jako jednostki wspierającej nacierające czołgi i piechotę, a działa prowadzące ogień bezpośredni do wcześniej rozpoznanych celów. Nie zalecano rozdzielania pułku na jednostki mniejsze niż bateria, tak by zachować jak największą efektywność prowadzonych działań, co w wypadku pierwszych etatów stosowanych do połowy 1943 roku zakładało użycie dział co najmniej parami. W walce o silnie umocnione punkty oporu, czy w starciach miejskich, działa Su-152 wchodziły bezpośrednio w skład grup szturmowych. Taka grupa szturmowa składała się od plutonu do kompanii piechoty, wspartych saperami i czołgami. Działa samobieżne Su-152 zadebiutowały w trakcie bitwy na Łuku Górskim w lipcu 1943 roku, gdzie walczyły najpierw w operacji obronnej, a następnie w sowieckich zwrotach zaczepnych. W trakcie walk z natarciem niemieckim działa zyskały przydomek zwierobojów, co miało oznaczać zabójcy zwierząt i odnosić się do niezwykłej skuteczności tej broni przeciwko niemieckim wozom nowej generacji, jakie pojawiły się w trakcie tej bitwy. Mowa tu oczywiście o czołgach Pantera i Tygrys oraz działach samobieżnych Ferdynand. Przydomek ten nadany był mocno na wyrost i po prostu był wytworem sowieckiej propagandy, gdyż w trakcie całej bitwy na Łuku Kurskim Niemcy bezpowrotnie stracili 12 Tygrysów i 3 Ferdynandy, a sama szansa, że stosunkowo nieliczne nowe sowieckie działa samobieżne napotkały równie nieliczne wozy niemieckie, była minimalna. Faktycznie w bitwie na Łuku Kurskim Su-152 starły się tylko raz z niemieckimi Ferdynandami i w trakcie zwarcia zniszczyły 3 z nich. Pojawienie się tego przydomka miało wzmocnić morale sowieckich czołgistów, dla których pojawienie się nowych niemieckich, niezwykle odpornych pojazdów stanowiło faktycznie zaskoczenie. Przejawem tego zaskoczenia są sowieckie raporty pełne informacji o zniszczonych Tygrysach i Ferdynandach, co po części wynikało z bujnej wyobraźni, bo przecież Tygrys czy Ferdynand zdecydowanie lepiej brzmi w raporcie jako pojazd zniszczony, a po części z błędnej identyfikacji pojazdów, bo jak wspominał dowódca działa Su-152 z 1545 Pułku Ciężkiej Artylerii Samobieżnej, powiem wam tak. Jeżeli czołg przeciwnika pojawia się z odległości 1,5 km, to określenie jego typu jest możliwe tylko przez lornetkę i to z podpórką, czyli ze stojącego pojazdu, i nie zawsze się to udaje. W prawdziwej sytuacji na polu walki, wśród pyłu, w dymie, my ich nie mogliśmy rozpoznać. I ten cytat niech stanowi podsumowanie tematu. Jako przykład działań niech posłuży fragment szlaku bojowego 1535 Pułku Ciężkiej Artylerii Samobieżnej. Został on sformowany 25 marca 1943 roku. Po szkoleniu 1 lipca 1943 roku wszedł na pozycje bojowe w rejonie wsi Zadusznoje w obwodzie orłowskim. 12 lipca wraz z innymi jednostkami frontu bryjańskiego rozpoczął udział w operacji orłowskiej, od pierwszych jej godzin wspierając oddziały sowieckiej 348 Dywizji Strzelców. W pierwszych godzinach walk wozy pułków wspierały atak 11 i 12 Pułku Czołgów i w trakcie niego weszły na nierozpoznane pole minowe, co zakończyło się unieruchomieniem 3 dział i czołgu dowodzenia, które wkrótce stały się celem dla artylerii. W efekcie ostrzału pułk stracił swojego dowódcę. Utknięcie na polu minowym czołgów spowodowało, że w pierwszych godzinach natarcia ich rolę przejęły działa 1535 pułku. W trakcie walki działa samobieżne wysforowały się za bardzo do przodu, pozbawiając się osłony własnej piechoty i zostały otoczone przez Niemców. Efektem tego była utrata kolejnych 2 pojazdów. W sumie pierwszego dnia boju stracono 5 dział i 1 czołg, czyli prawie 50% stanu wyjściowego. Po nocy, dzięki pracy służb technicznych, do linii wrócił KW-1S oraz 2 działa.
Następnego dnia 1535 pułk wspierał ogniem swoich dział atakującą piechotę, prowadząc ogień z miejsca z dystansu około 1000 metrów, przyczyniając się znacznie do kolejnych sukcesów terenowych. Jednak i ten dzień zakończył się również czasowym wyeliminowaniem dwóch pojazdów oraz całkowitym zniszczeniem jednego z nich. Czerwonoarmiści w walkach o wieś Archangielskoje raportowali o zniszczeniu czterech bunkrów, działa samobieżnego, dwóch czołgów i działa przeciwpancernego oraz do kompanii piechoty. Te dwa dni, jak w soczewce, przedstawiają zadania realizowane przez działa Su-152. W sumie w operacji orłowskiej pułk był zaangażowany do 10 sierpnia, a następnie odszedł na tyły. W trakcie 5 tygodni walk z jego szeregów ubyło 60 ludzi, co przy etacie wynoszącym 234 żołnierzy stanowi 1/4 stanu. Biorąc pod uwagę fakt, że sama operacja orłowska była najkrwawszą operacją dla Armii Czerwonej spośród trzech tego typu działań przeprowadzonych podczas bitwy na Łuku Kurskim, to ubytek ten nie należał do najwyższych. Su-152 znajdowały się w służbie właściwie do ich fizycznego wykruszenia się. Braki etatowe uzupełniane czasem były czołgami ciężkimi lub lżejszymi działami samobieżnymi, a w końcu nowo wyprodukowanymi Su-152. Podstawową zaletą tego pojazdu było niewątpliwie uzbrojenie. Jak już Wam wspominałem, świetnie sprawiało się w walce z umocnieniami stałymi, bo takie było podstawowe przeznaczenie tych pojazdów. To określenie zwierobój, czyli zabójca zwierząt, zostało stworzone właściwie przez rosyjską propagandę i potem po wojnie konsekwentnie przez nią powielane. Tak na dobrą sprawę starcia pomiędzy Su-152 a czołgami ciężkimi przeciwnika były niezwykle rzadkie, a związane to było po prostu z niewielkim nasyceniem frontu przez niemieckie Tygrysy. Niewątpliwą zaletą była niska zwarta sylwetka pojazdu. Z jednej strony ułatwiała ona maskowanie, z drugiej strony utrudniała wykrycie, a w konsekwencji zniszczenie działa. Warto zwrócić uwagę na to, że wykorzystanie standardowego podwozia KW-1 z układem napędowym znajdującym się z tyłu powodowało, że masa nie przekraczała 35 ton, czyli samodziało nie było przeciążone. Przełożyło się to na dobre właściwości terenowe, co ułatwiało działu dotrzymanie kroku czołgom ciężkim w natarciu. Jako wadę pojazdu niewątpliwie należy wymienić ciasnotę panującą w środku przedziału bojowego. 5 członków załogi, potężnych rozmiarów amunicja powodowała, że tam nie było komfortowych warunków do pracy. Dodajmy do tego właściwie zerową wentylację w pierwszych wersjach produkcyjnych i niewydolną wentylację w późniejszych, co też musiało przełożyć się na szybkie zmęczenie załogi w trakcie walki i z drugiej strony jej niewielką efektywność. Do tego dodajmy, że celny ogień bezpośredni można było prowadzić na dystansie do 800 metrów. Powyżej tego dystansu celność drastycznie spadała, właściwie do 50%. Ogólnie sam pojazd Su-152 możemy uznać za konstrukcję niezwykle udaną. Powstał on przecież właściwie z klocków, z gotowych elementów, co ułatwiło jego opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej. Najbardziej innowacyjnym elementem było mocowanie działa w pojeździe. Ta specjalna rama zamontowana do przedniego pancerza stała się takim wyznacznikiem stosowanym dalej w kolejnych konstrukcjach sowieckich dział pancernych. Dowodem na to niech będzie fakt, że bezpośredni następca Su-152, czyli Isu-152, właściwie skopiował wszystkie elementy pochodzące z jego starszego brata.